got you. I got you under my skin, girl. Crawling up my body to my brain. Taking all my feelings all the way. It's you. Got me where you want it. Got me where you want it. I'm the soul of the devil. W dzisiejszym odcinku Blue Crane, czyli nadzieja polskiej elektroniki i duet idealny na podwój świata. Witam w kolejnym odcinku Jacob Borkowski Show. Już za sekundkę na tej scenie pojawi się bardzo odważny zespół. Są to chłopaki, którzy mimo największego kryzysu w branży muzycznej zdecydowali się na swój debiut. Są nazywani przyszłością polskiej muzyki elektronicznej. Przed Państwem Krzysiek i Michał z zespołu Blue Crane. Ja mam swój debiut, wy macie swój debiut. Powiedzcie, dlaczego zadebiutowaliście akurat w najgorszym okresie dla branży muzycznej? Tak jak wspomniałem we wstępie. Nie jest to jakaś taka ironia losu? Mamy tutaj, widzicie, ja debiutuję, ale my się nie przejmujemy. Popatrz, ja będę sobie trzymał, to jestem ja. No. Podobne. Tutaj obok siebie będę trzymał. Kropla w krople. No właśnie. No. Ale ty w sumie też jak masz takie włosy. Tak, ja mam podobnie. Takie włosy. A zdejmiesz czapkę? Pokażesz tutaj nam? Muszę, tak? Nie, no do nikogo. Nie, jak nie chcesz. Nie byłem u fryzjera, ale umyłem, także. Pięknie. No i tak. Jest podobieństwo? Jest. No chłopaki, jak się czujecie? To jest wasze pierwsze show. Zgadza się. No. Pierwsze show. Tak. No wiesz co, powiem ci tak, że... Krzysiu się stresuje trochę. Ja się stresuję strasznie. Na pewno po mnie to widać. Nie, wyglądasz pięknie, cudownie. Dzięki. Ty też. Dzięki. Ty również. Dziękuję, miło mi. Chłopaki, ja też się stresuję, więc spokojnie, na pewno będzie zajebiście. Ale to jest normalne. Słuchaj, mi zawsze przed sceną mówią, nie stresuj się, ale jak się nie stresujesz... To nie jest dobre, bo wtedy tym bardziej o tym myślisz i jeszcze bardziej się stresujesz. Tak. Pomyślisz sobie, hej, nie stresuj się. Nie, w sumie to się jeszcze bardziej stresuje i tylko to jest takie... Jak się stresujesz, to ci zależy. Okej, chłopaki, ja może ustalmy na początku dla naszych widzów. Kto z was produkuje muzykę, kto się z was czym zajmuje, kto śpiewa, kto pisze teksty, kto jest od czego. Zaraz Roland powie nam, kto jest Krzyszkiem, a kto Michałem. Na razie się nie przedstawiajcie. Ale czym się zajmujecie? Z tym różnie bywa, z tym Krzyszkiem i Michałem. Ja się zajmuję pisaniem tekstów, zajmuję się śpiewaniem. I tak jakby aranżacją, można powiedzieć, tutaj już razem wchodzimy. To razem raczej. Tak, ale tak. To już dzielimy. Okej. I jak wygląda taki proces twórczy? Zwykle zaczynamy od tego, że ja mam jakiś szkic kawałka i od razu w zasadzie próbujemy to jakoś tam złożyć razem. Okej. Tak. Okej. Ale na początku powstaje tekst, czy raczej beat? Raczej bicik. Tak, bicik. Na początku pięknie. Zaczynamy od instrumentala. A potem Michał coś tam zaczyna już kminić. Budować wokół tego po prostu jakąś mega, taką otoczkę. Mega. I z czego czerpiecie inspirację? Jak to wygląda? Wiesz co, no ja głównie teksty, jeżeli chodzi... Ja strasznie chciałem, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki, żeby te teksty nasze były po prostu związane z naszym życiem. Gdzieś tam czasami nawet Krzysia się przeplata tutaj jakieś historie. Gdzieś tam Head in the Sky mamy piosenkę. To tutaj jest nasza wspólna. Właśnie, piszecie po angielsku. Zamierzacie jakieś piosenki po polsku? Coś takiego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości? No, wszystko na to wskazuje, że tak. No i cudownie. Ale tutaj jeszcze musimy dopracować pewne kwestie. Tak, ale możliwe, że zaraz tutaj... Możecie to powieszyć, co? Bo chyba wiem, jak to... Nie, nawet, no nie? Na spokojnie. Skupmy się na rozmowie. Skąd pomysł na nazwę? O,
Skąd pomysł na nazwę? To jest... Blue Crane. Czy chcieliście być jak każdy polski wokalista, który nagle nabrał umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i pomyślał, że polski, no to overrated, teraz będziemy mówić... Słuchaj, no my zaczęliśmy od angielskiego, więc nie jesteśmy tak, że wiesz, polski najpierw, potem angielski, tylko odwrotnie, no nie? No, no, no widzisz, jestem trochę ekspansja... hipokrytą, bo ja jestem Kuban, a to jest Jacob Borkowski Show. Ale, jest ale... Blue Crane. No, jest Blue Crane. Blue Crane, a Blue Crane. Skąd się wzięło Blue Crane? Dokładnie. Jest Blue, ale przez O. Przez dwa O, byle O, ponieważ tutaj jest kwestia jakiejś tam, nie wiem, wpisywania w Google, pozycjonowanie. Okay. Tak, jakbyś pisał Blue Crane. Czyli też jakieś aspekty tak, takie tak, tak, tutaj wiesz, główka pracuje, jest, no nie? No, pięknie, pięknie. Jakbyś pisał pięknie. Sobie Blue Crane, to po prostu wyskoczyłby ci niebieski żuraw. Okej, okay. A kto jest odbiorcą waszej muzyki? Bo zazwyczaj jak mówimy muzyka elektroniczna, to myślimy techno, myślimy duże oczy, myślimy klub Explosion. A jednak tutaj nie pasujecie mi do tego formatu. Wiesz co, nie. Znaczy mamy, wydaje mi się, bardzo szerokie grono odbiorców. Aha. Jak sobie tak patrzymy na nasze tam jakieś statystyki, no to jest naprawdę i ludzie, którzy dopiero, znaczy dopiero, no mają, nie wiem, tam od około 18 lat, ale też nawet tam chyba... Nie wiem, nawet do 50-latkowie i 60-latkowie też. Nasi rodzice nas słuchają. Tak, no więc tak już się niektórzy nie płapią. Fani. Tak, wiadomo. Fani numer jeden. Ale słyszycie jakieś porównania do innych zespołów? Kto jest waszą inspiracją? Jak to wygląda? Wiesz, to jest ciekawe, bo nas cały czas porównują do Years and Years. Ja się domyślam dlaczego, bo to pewnie kwestia wokalu Michała. Okay. Ale no my się akurat, znaczy doceniamy ich muzykę, ale nie, jakby zupełnie się nimi nie inspirujemy w tym sensie, że nie myślimy o naszej muzyce, że chcemy być jak Years and Years, tak, coś dokładnie. W stylu. To, okay. Nie, to nie, 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 nie. Jesteście przyszłością polskiej muzyki elektronicznej i bardzo zależało nam na tym, żebyście to właśnie w tym show, w Jacob Borkowski Show, najbardziej nieprzewidywalnym show w polskim internecie, mieli swój debiut. Jak widzicie siebie za rok, za 5 lat? Grając koncerty. No bo na razie nie za bardzo możemy nawet. Ale z jednej strony coraz znaczy więcej osób niż w normalnych czasach, nazwijmy to tak, ma możliwość siedzenia w internecie, śledzenia tych zespołów, waszych historii. Czy właśnie wasze socjale może odżyły w tym czasie pandemii, co? Jak to nie, wygląda? Nie bardzo. W sumie takim głównym koniem napędowym można powiedzieć, że były koncerty tak, i supporty, tak, tak. Nie? Bo wiesz, jakby koncert to jest moment, kiedy my wychodzimy po prostu do ludzi i... Okay. Jednak te inne techniki, jak nie wiem, Spotify i tak dalej, no to nie jesteśmy w stanie w tym momencie, gdzie... Zaangażować. Tak, dokładnie. Okej, okay. Ale widzicie się jako influencerzy, celebryci, czy to w ogóle jest dla was jakiś nieznany świat? Wolicie robić swoje, grać na scenie, czy jednak ścianki też trochę ciągną to znaczy, was? Jak... Czerwone dywany. Muzyczka. Wiesz co, nie, no raczej. Nie wiem, ja no, bo uroda, gdzieś tam prawda? W przyszłości dzięki. Fajnie by było. No. I... To się utnie. Nie, no właśnie nie. Gdzieś tam w przyszłości fajnie by było stając po drugiej stronie kamery, no nie, nie wiem, w aktorstwo się pobawić i tak dalej, ale to gdzieś tam jeszcze trochę. Mega. Bo jednak to kręcenie teledysków. No, ja bym chciał. Nie, no żartuję. Jesteś dobrym aktorem. Dobra, dziękuję. Dołączenie do wytwórni Kajax. Wytwórni, która wszystko zmienia w złoto. Jakie to uczucie? Honor? Tak, zaskoczenie. Podpisaliśmy kontrakt 1,5 roku temu. Widzieliście się w ogóle z Kają? Tak, widzieliśmy się z Kają, ostatnio Wigilię, było bardzo miło. Znaczy nie ostatnio. Znaczy chyba. No tak, no, nie w ostatnią Wigilię, żeby nie było, tak. Że się gdzieś tam spotykamy. Ale jakaś kolaboracja, wspólne plany muzyczne? No, nigdy nie mów nigdy, nie? Bosko. Okej, okay, no bo coś takiego. Widziałem wasz kawałek z Natalią Nykiel. Pięknie. Jaka to była dla was współpraca? Bo to chyba była dla wasza pierwsza współpraca z jakąś taką dużą gwiazdą, tak, tak. Taką AAA. Tak, to, jakie to było uczucie? To w ogóle jakiś stresik, no stresik na pewno był, ale jak to wyglądało? Znaczy to w ogóle była nasza w ogóle pierwsza współpraca. Okej. Okay. Czyli pierwsza ogóle... współpraca z tak wielką gwiazdą. Tak, no nie? Pięknie. Bardzo byliśmy szczęśliwi, że się udało to wszystko przedsięwziąć. Ja też miałem, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, ja też miałem swój zespół, tylko że ja byłem menadżerem. Ja stałem po tej drugiej stronie, nie byłem na scenie, ale zawsze wspierałem chłopaków. I ja pamiętam, jak ja pisałem do wszystkich wytwórni, do wszystkich
do wszystkich zespołów muzycznych? Czy wy też wszędzie, tak mieliście? Kto pisał w waszym przypadku? To jest trudne, nie? Ja pisałem Michał oczywiście. Ale jak ci się udało? Naprawdę, bo ja wysłałem tysiące maili, dzwoniłem, może ja byłem zbyt natrętny. Ale słuchaj, to... Nie, to trzeba być mega natrętnym. Ja też gdzieś tam próbowałem nawet się dobić do naszych polskich programów telewizyjnych, ale też się nie udało, więc to po prostu jest... Czyli tylko jedna wytwórnia wam odpisała, czy padły też propozycje z innych? Nie, a tak ogólnie zastanawialiśmy się, która wytwórnia by do nas pasowała, do której byśmy chcieli. Okej, okay, i dlaczego akurat ta? I dlaczego akurat ta? Prześledziliśmy artystów. No tak, przede wszystkim chyba artyści, których też słuchamy mimo wszystko na co dzień. Czyli kogo słuchacie z wytwórni Kajax? The Dumplings. No. Ja uwielbiam Grande Brodki. Okej. Okay. Więc... Okay. I jak to było siedzieć przy jednym stole na Wigilii? Cudownie. Rozmawialiście przynajmniej, czy stresik był i tak średnio? Nic z tego nie wyszło. No nie wiem, ja nie jestem jakoś taką super otwartą osobą, to raczej Michał wchodzi z buta. Ale zobacz, jak pięknie nam się rozmawia, luźno, cudnie. Jestem pod wrażeniem. Cudnie. Trochę. Ty pracujesz, gdzie pracujesz? Ja pracuję w firmie zajmującej się e-commerce'em. Aha, tak, czyli... więc ja jestem, ostatnio się śmiałem, że jestem po prostu trochę jak Hannah Montana, że w ciągu tygodnia tak wiesz, albo bardziej jak jakiś Clark Kent. Okej, mega. A to było związane z twoimi studiami? Jaki kierunek skończyłeś? Troszkę, ja skończyłem zarządzanie. Wszyscy sobie myślą, Boże, zarządzanie i tak dalej. Nie, no, ale słuchaj, można kierunek. To tak obkręcić wokół siebie, że wyjdzie naprawdę na zarządzanie i teraz w tej branży muzycznej pomaga ci ten kierunek? Jakieś mega. Takie? No, mega? Menadżer ogólnie wszystko się kręci wokół, wiesz, managementu, no. To potrzebujesz menadżera? No, na samym początku, to Michał był trochę naszym takim menadżerem. No jasne. Ja się dobijałem do wytwórni, nie? Okej, okay. No, ale udało ci się. Czyli co w takim mailu musisz zawrzeć? A to nie był mail. Odpowiedziała. Słuchaj. Czyli to były też telefony. Ja wysłałem sobie listy. Jakieś demo na początku i przez pół roku dzwoniłem do sekretariatu i pytałem się, pewno... odsłuchaliście. Tak, na pewno mieli już nas dość. Już mieli nas dość. Mówisz, poproszę Kaję, tak? Nie, to już to nie jest tak łatwo. Ale... cały czas gdzieś tam dzwoniłem i w końcu dostałem informację, że słuchaj, teraz nie weźmiemy, ale może za 3 miesiące, jak wystartujemy z projektem nowym, to będziemy... Ale pamiętamy o was i na pewno się odezwiemy. Ja też wiele takich mailów dostałem. Ale słuchaj, udało się. I myśleliśmy, że to jest właśnie taka klasyczna śpiewka, że no spoko chłopaki, ale raczej nie. A się okazało, 3 miesiące później. Wracając do projektów, w których braliście udział. Wzięliście kiedyś udział w takim projekcie My Name is New. Tak, to było właśnie te 3 miesiące później. Aha, i moglibyście o tym więcej powiedzieć? Jasne. Jak to wyglądało? Czy warto naprawdę brać udział w takich projektach? I jak to wpłynęło na waszą dalszą karierę? Warto, jak widać, udało się nam. Byliśmy chyba jako pierwsi, tak mi się wydaje. Tak, no, ale byliśmy w pierwszym rzucie w ogóle. Tak, w pierwszym rzucie My Name is New. Jak powstało tylko, wysłaliśmy im kawałek. Podpisane są kontrakty na kawałki, pojedyncze, nie na artystę. No i wypuściliśmy drugi. Tak. W międzyczasie dostaliśmy jakieś zaproszenia na koncerty, na Spring Breaku. Tak. Mega. Przed Mary supportowaliśmy Mary z Polski, pozdrawiamy, bo cudnie. Mary dała nam tak jakby pierwszą okazję do tego, żebyśmy zagrali support. Czyli wszystko wokół Kajaksu? No w zasadzie od samego początku tak. Okay. Tak. Nawet nie zagraliśmy ani jednego koncertu w zasadzie bez tego kontaktu z Kajaksem. Tak naprawdę. A jak byście opisali swoją muzykę w 5 słowach? Ja bym powiedział uczuciowa. Uczuciowa. No to mamy jeden. Energiczna. No to mamy dwa. Ja liczę, a ty wymyślaj. Nie wiem, no. No to mamy dwa. Świeża? No to trzy. Świeża. Mamy świeża. Pięknie. No, zapraszamy Rolanda. Tak, imię Michał. To jest osoba, która może się ma pokomplikowane relacje osobiste, jeśli chodzi o matkę, ojca, o to, że nie ma coś nieciekawego. Od początku musi o swoje walczyć. I na początku jest naiwny i łatwowierny, a jak dojrzewa, staje się wygodny i leniwy. Lubi tak się trochę tak spowalniać, delikatnie się trochę nie przemęczać. Jest wygodny, leniwy, ale jest dokładny w tym, co jest jego pasem. To jest dokładny i perfekcyjny. I to jest cholernie wymagający i od siebie, i od innych. I to jest taki trochę upierdliwy, tak dokładny, tak żeby komuś coś po kolei wytykać. To jest takie hrabiątko, taki pan menedżer. Jeśli chodzi o Krzysztofa, są 3 typy, ale tak wezmę pierwszy i trzeci. Weź ten najlepszy. No. Pierwszy typ Krzysztofa to jest impulsywny, wybuchowy, uczuciowy, bardzo emocjonalny, nerwowy.
gra pewnego siebie cwaniaka, a w sumie daje się w maliny wpuszczać i wychodzi jak Zabłocki na mydle i musi później pewne rzeczy odkręcać. Musi uważać na otoczenie, na jakieś używki, żeby ktoś później go coś nie wciągnął. I jest osobą, która działa bardzo emocjonalnie, czasami musi pewne rzeczy odkręcać. Roland, już mamy wszystkie typy Krzysztofa. Jak zgadzaj? To był pierwszy, ale posłuchaj, wystarczył, prawda? Wystarczył. No nie, no, wystarczył. To jest ten typ, w 100%. Czy nie? Tak, ten typ tak ma. No, dziękujemy, tak. Roland, dziękujemy. Niesamowity opis. I jak, zgadzają się te opisy, nie zgadzają? Na pewno się zgadzają, tylko czy wy jesteście tego świadomi? To jest czasami dobry sobie punkt gdzieś tam widzenia. Mówimy to dopiero. To jest dobry punkt widzenia. Jakie są największe różnice pomiędzy wami, które dostrzegacie przy współpracy, przy tych. Ja jestem... Jest ich mnóstwo. No. Okej, okay, trzy podstawowe. Ja lubię numer trzy, to sobie o nim porozmawiam. Ja jestem cholerykiem strasznym, w sensie. Okay. No, jest strasznie niecierpliwy. Niecierpliwy, pani Gara trochę bardziej cierpliwy. Taki stoicki spokój ma w sobie, ja tego nie, mm-hmm. nie mam tego. Ja jestem bardzo zorganizowany. Tak, a jestem zupełnie zorganizowany. A właśnie, ja miałem teraz 17 urodziny. Czuję się staro przy tobie teraz. Które? 17 urodziny, ale nie, posłuchaj mnie. To jest prawdziwa historia, true story. Wy lubicie po angielsku, to wam przetłumaczę. Miałem 17 urodziny i to były moje pierwsze urodziny, kiedy obudziłem się i byłem smutny. Ojejku. Bo poczułem, bo ja zawsze chciałem być młody, zawsze chciałem mieć 13 lat, zawsze chciałem być miliarderem w wieku 16 lat. 17 lat przyszło. Człowiek, który ma 25 lat i 24. Ale nie, ale nie. Wy czujecie się młoda, ja już czuję się staro. I wiecie, bo co to jest wiek? Co to jest wiek? Dokładnie. Chodzi o to, żebyście jakieś takie psychiczne nastawienie mieli do tego wszystkiego. No wy jesteście młodzi, piękni. Piękni młodzi, tak? Kiedyś był taki serial. I zaczynacie, to wy, to o was. Tak czy nie? O. Żebyśmy się tutaj egoistami nie okazali. Nie, no na pewno nie. Ale nie, wydaje wam się realnie, że macie szansę zaistnieć na polskiej scenie muzycznej? Teraz, kiedy macie wsparcie jednej z największych wytwórni w Polsce? Nie, no wiesz, jak też pewnie byśmy w to nie wierzyli, to byśmy tego po prostu nie robili, nie? A myślę, że no trochę no, wypadło tak, jak wypadło z tym COVID-em, ale to też cała branża muzyczna tak naprawdę jest postawiona. Ale jednak nie oddaliście się w 100% branży muzycznej. Nadal ty pracujesz w e-commerce, ty kończysz szkołę, bo tam sobie zrobiłeś małą przerwę, tak jak rozmawialiśmy. Na co wykorzystałeś tą małą przerwę? Bo studiujesz już ile lat? No trochę, no. Tak, no trochę, tak z 5-6. No, tak z 5-6. No, i ile jeszcze lat przed tobą? No nie, no już mam nadzieję, że już to koniec. Macie angielską nazwę. Czy w takim razie Polska wam nie wystarcza? Ekspansja na całą Europę, na cały świat? No wiesz, fajnie by było, jeżeli chodzi o wyjście gdzieś tam z materiałem za granicę. To jest mega ciężkie. No, tak, u nas jednak... Jest... Ale chyba już ten pierwszy, najgorszy okres w życiu każdego artysty, na którym większość jest wyeliminowana z gry, przeszliście. Macie wytwórnię, tak, macie nazwę, macie pierwsze utwory, macie pierwsze teledyski. Znaczy, no wiesz, ciężko mówić o ekspansji w tym momencie na inne kraje, jak chcemy napisać po polsku. Czyli wy nie jesteście tak jak ja, głową w chmurach. Wy trochę tutaj... No jak to nie? Nawet mam taką piosenkę. No. To już wiesz, z wiekiem to tak przychodzi, że jednak gdzieś tam trzeba jakieś realia sobie uświadomić. Okay. No to jest trudne, ale... Papa Michał. Tak? Od starszych kolegów weź radę, słuchaj. Że jednak zawsze gdzieś trzeba na kompromis pójść i spotkać się w połowie, nie Krzysiu? A nie do końca, tak. Nie do końca. Nie do końca, czyli jeszcze jesteś na tym etapie. Jestem jeszcze na tym etapie. Ja no trochę tam często odrywam się od tego świata rzeczywistego. I w sumie nawet wyszło mi to na dobre kilka razy. No coś... Chłopaki, bo rozmawiamy o waszej muzyce, a nie jestem pewien, czy każdy z naszych odbiorców słyszał chociaż jeden z waszych utworów. Czy moglibyście na naszej scenie dzisiaj zagrać swój pierwszy koncert w show, bo to jest pierwszy show, tak. Więc też pierwszy koncert w show, jak mi się wydaje. Czy moglibyście zrobić to teraz, tutaj, na tej scenie? No ba. Dziękuję wam, chłopaki, bardzo serdecznie. Mega wywiad. Dzień. Moimi gośćmi byli Michał i Krzysztof z zespołu Blue Crane, a za chwilę przed państwem w swoim pierwszym koncercie, w swoim pierwszym show na naszej scenie. Zapraszamy! Game. I feel like
see.